Witam serdecznie w szybkiej porannej serii vlogów, która tym się różni od komentatora o 15, że dobieram tutaj tematy, których skomentowanie wydaje mi się, że zajmie mi maksymalnie 20 minut. Oczywiście czasem trochę mi się wygnie, ale komentator o 7 rano zawsze jest krótszy od tego o 15, chyba że popełnię błąd, tak jak w ostatnią niedzielę i dałem dwa poranne vlogi zamiast komentatora o 15. Przepraszam, nie hejtujcie, tylko Donald się nie myli. Dzisiaj będzie o tym, że być może partia Razem zostanie zdelegalizowana, ponieważ prowadzi prokuratura postępowanie sprawdzające, czy czasem czy partia Razem czasem nie propaguje komunizmu. Gdyby prokuratura po zakończeniu tego postępowania sprawdzającego doszła do wniosku, że partia pana Zandberga, czyli partia Razem jednak propaguje komunizm, to wtedy mogłaby prokuratura, znaczy musiałaby prokuratura złożyć wniosek do sądu o zdelegalizowanie partii Razem, ponieważ właśnie propagowanie komunizmu w Polsce jest nielegalne i to wynika wprost z konstytucji, konkretnie z artykułu 13 konstytucji. No teraz wszyscy tak bardzo mocno dbają o tą konstytucję, żądają jej przestrzegania, więc rozumiem, że łącznie z delegalizacją partii, które zgodnie z polską konstytucją nie mają prawa istnieć. Od razu powiem, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie partii Razem postępowanie sprawdzające, jak i nie tylko propagowanie komunizmu jest zakazane. O tym będzie w dalszej części tego vloga. Sprawa gruchnęła publicznie bodajże 2-3 dni temu za sprawą wywiadu w Polsat News, także powstrzymywałem się troszeczkę przed nakręceniem tego vloga, ponieważ chciałem sobie to wszystko bardzo dobrze poukładać w głowie, bo każdy, kto ogląda moje vlogi, to wie, że mnie do partii skrajnie socjalistycznych, a za taką chyba partię Razem można nazwać, że właśnie, przynajmniej ja ich tak odbieram, że jest to partia, która chciałaby, żeby wszyscy żyli dobrze, żeby każdy żył w dobrobycie, żeby wszystkim starczyło, żeby były ptaszki, motylki, biegające jednorożce, tylko nie zastanawiają się, jakim cudem to wszystko wziąć, skąd na to wziąć pieniądze, ponieważ na przykład oni oficjalnie mają na swojej stronie, na kalkulatorze, to się nazywa partiarazem.pl kalkulator, tam możecie się dowiedzieć, że dla ludzi skrajnie dobrze zarabiających, bo powyżej 500 000 rocznie, niemniej jednak takich ludzi jest i to jest sporo, to że oni przewidzieli 75% podatku, zupełnie nie zastanawiając się, czy ci ludzie gdzie czasem nie wyjadą po prostu z Polski, jak będą mieli zapłacić 3/4 z tego, co zarobili w ramach samego podatku dochodowego. Także po prostu no, ja uważam takie partie jak Razem, oderwane od rzeczywistości. Też bym chciał, żeby było dobrze. Też bym chciał, żeby nie było głodnych. Też bym chciał, żeby każdy miał tyle, ile potrzebuje. Też bym chciał, żeby ludzie, którzy nie chcą pracować i nie musieli pracować, a i tak, żeby mieli dużo pieniążków. No niemniej jednak ja nie jestem oderwany od rzeczywistości i rozumiem, że jeżeli ktoś ma mieć, mimo tego, że nie pracuje, to ktoś inny musi na niego tyrać. A jest taki problem, że ludzie, im więcej im się zabiera z tego, co zarobią, to tym bardziej im spada chęć do pracy. Mówiąc, i w pewnym momencie im bardziej podnosisz podatki, tym bardziej ludzie uciekają w szarą strefę albo wywieszają flagę i mówią, dobra, to już się w życiu napracowałem, teraz wy mi dajcie w formie zasiłków, i tak wszystkie systemy oparte na socjalizmie wcześniej czy później upadają. Jedne wcześniej, inne później. Także mi do partii Razem, żeby nie było wątpliwości, wcale nie jest blisko. Nawet bym powiedział, że ideowo jest mi do nich skrajnie daleko, chociaż jest w Polsce jedna formacja polityczna, do której wydaje mi się, może nawet dwie, do których jest mi jeszcze dalej. Dobra, jest kilka formacji politycznych, jeśli mówimy tak ogólnie o formacjach, do których mi jest jeszcze dalej niż do partii Razem, ale powiedzmy, że partia Razem to nie moja bajka. Mimo tego, że nie uważam się za jakiegoś kapitalistę specjalnie, czy jakiegoś specjalnie prawicowca. Ja wręcz uważam siebie za takiego człowieka blisko centrum, chociaż może trochę z odchyłą w prawą stronę. Natomiast uważam, że świat po prostu bardzo mocno zlewaczał i w związku z tym wszyscy, którzy mają normalne poglądy, a nie właśnie takie skrajnie lewicowe, lewackie, i którzy dostrzegają to, że żeby komuś dać, to najpierw trzeba komuś zabrać, no to tacy ludzie
wypośrodkowani jak my, są uznawani w dzisiejszym zlewaczałym świecie za prawicowców. No to w takim zlewaczałym świecie jestem prawicowcem. Normalnie bym się za takiego nie uznał. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, tam 20, powszechnie byłem uznawany wśród znajomych za centrystę. Nieważne. Natomiast nie jest mi do nich blisko, zdecydowanie. Natomiast sama idea delegalizowania partii też jakoś specjalnie bliska mi nie jest, poza jakimiś niesamowitymi ekstremami, że się tak wyrażę, a już na pewno nie do końca podoba mi się fakt, że być może kwestia takiej delegalizacji partii może mieć coś wspólnego z walką polityczną. Wprawdzie w tej konkretnej sytuacji nie wierzę w to, że PiS próbuje rozważa możliwość, czy inaczej, lepsze słowo, sprawdza zasadność delegalizacji partii Razem ze względu na walkę polityczną, ponieważ partia Razem służy Prawu i Sprawiedliwości. Jak bardzo prosto. Partia Razem idealnie rozbija elektorat lewicy. Dzięki partii Razem SLD nie weszło do obecnego Sejmu i jest bardzo prawdopodobne, że dzięki partii Razem SLD nie weźmie z jakichś sensownych wziątek w wyborach jakie to są wybory samorządowych i że nie dostanie się do Sejmu w następnych wyborach. Także partia Razem służy PiS-owi, ponieważ głosy lewicowe się marnują w tym sensie, że jest właśnie SLD, jest PSL, jest Razem, jest jeszcze tam 3 czy 4 takie mniejsze partie lewicowe i to się rozbija i ewentualnie wchodzi PSL, które ma bardzo dużo, że ziomkostwo skupione wokół samorządu, więc oni prawie zawsze wejdą do Sejmu i te 5-6% prawie zawsze będą mieli. Także partia Razem służy PiS-owi. Więc tutaj nie zgadzam się z zarzutem pana Zandberga względem PiS-u, że oni chcą ich zdelegalizować, bo Razem im szkodzi. Nie, Razem im służy. Natomiast mogę sobie wyobrazić sytuację, że na przykład PiS będzie chciało z powodów politycznych wykosić, zdelegalizować jakieś partie i to po prostu zrobi. I tamte partie oczywiście już będą PiS szkodziły. Na przykład powiedzmy pojawią się jakieś partie bardziej po prawej stronie od Prawa i Sprawiedliwości, bo w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość jest postrzegane jako partia prawicowa. W moim skromnym mniemaniu postrzeganie PiS-u jako partię prawicową jest trochę tak, jakby postrzegać mnie za osobę szczupłą, tylko dlatego, że przeciętny Amerykanin jest jeszcze grubszy. Nie, no ja jestem grubasem, tylko że no, Amerykanie są stereotypowo jeszcze grubsi. Tak samo tutaj. To, że jest kupa partii dużo bardziej lewicowych od Prawa i Sprawiedliwości, to wcale nie czyni z nich prawicowców. No, co to za partia prawicowa, która stawia na socjal, czyli socjalizm, prawda? Bezpłatne rozdawnictwo, 500+, czyli no, które wprost jest mówione, że tutaj chodzi już chyba nawet wprost powiedzieli, że mniej chodzi o reprodukcję, mniej chodzi o demografię, mniej chodzi o dzietność, a bardziej chodzi o to, żeby znieść ubóstwo. I teraz, żeby nie było wątpliwości, ja jestem za zniesieniem ubóstwa, ja jestem za tym, żeby dawać pieniądze na biedne dzieci, bo to nie jest wina dzieci, że ich rodzice są nieudolni, to nie może być tak, żeby w Polsce dzieci chodziły głodne. I ja się zgadzam, żeby z moich podatków zabierać pieniądze na te głodne dzieci, żeby nie było. Co nie zmienia jednak faktu, że jest to socjal, tak? Czyli socjalizm. Mieszkanie Plus, czyli kolejny program budowy za nasze pieniądze mieszkań i rozdawania mieszkań, prawda? I wiele, wiele, wiele innych takich właśnie socjalnych programów, to czyni PiS partię co najmniej socjalną, jeśli nie właśnie ocierającą się w warstwie gospodarczej o socjalizm. No w warstwie takiej bym powiedział ideowej, to oni są już bardziej prawicowi, ale też bez przesady. Też to nie jest taka klasycznie prawicowa partia. W związku z tym można sobie wyobrazić sytuację, w której bardziej na prawo od PiS-u pojawi się jakaś formacja, która będzie, powiedziałbym, bardziej strawna dla wyborcy, dla mediów, niż na przykład pan Korwin-Mikke i zacznie mówić prawdę, że słuchajcie,
Na przykład 500 plus jest fajne, okej, trzeba walczyć z ubóstwem, ale z ubóstwem można walczyć lepiej. Na przykład poprzez pracę przymusową nierobów, którzy mają dzieci. Bo masz dzieci, to masz się tym dzieckiem opiekować. To jest twoje prawo wynikające jeszcze z prawa naturalnego, że twoim obowiązkiem jest opiekować się nad potomstwem. W związku z tym, to nie może tak być, że skoro ty jesteś leń i masz dziecko i nie chce ci się pracować, to będziesz dostawał pieniądze dla tego dziecka, a i tak coś przypijesz. Nie może tak być. Natomiast, skoro można alimenciarzy, czyli ojców, głównie ojców, ale kobiety też teoretycznie mogą być, głównie ojców, którzy zostawili matki z dziećmi i nie chce im się pracować, żeby łożyć na swoje dzieci, można to, grożąc im więzieniem, pogonić do roboty, żeby zapierdzielali, to ludzi, którzy się nie rozwiedli, tylko są leniwi, też można pogonić do roboty, żeby zapierdzielali na żarcie dla swoich dzieci, prawda? To Krzysiu powiesz, Krzysiu, ale w Polsce jest bezrobocie. Gówno jest za nie bezrobocie. Ilekroć chodzę ulicami mojego miasta, to jest pełno karteczek, dam pracę, dam pracę, dam pracę, dam pracę. Jasne, że to pewnie nie jest praca najwyższych lotów, niemniej jednak, jeżeli ktoś ma dzieciaka i ten dzieciak przymiera głodem, to ja rozumiem, że porządny rodzic weźmie każdą pracę, żeby nakarmić dzieciaka. Więc trzeba do takiej pracy wysyłać. A jeżeli nie do takiej pracy, to bardzo proszę. Tak zwane prace społeczne, zamietanie miasta, zdzieranie, zamalowywanie jakichś brzydkich napisów. Amerykanie zrobili sobie program robót publicznych dawno, dawno temu i w drogownictwo szli, w budowę dróg. Można. Nie dawać tych 500 zł, tylko dać zarobić. I w tym wypadku pewnie nie 500, tylko 1000, 2, może nawet 3. To jest, tutaj się zgadzam z Korwinem, który kiedyś podszedł do niego żebrak i poprosił go o pieniądze, żeby mu dał. A Korwin mówi, nie, ja ci nie dam, ale dam ci zarobić. I to jest okej, ja to popieram, prawda? Taka forma 500+, fajna, prawda? Jeśli chodzi o tą kwestię socjalną. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, żeby zachęcać ludzi do dzietności, no to moim zdaniem ulgi podatkowe i ulgi na ZUS dużo lepsze niż dawanie pieniędzy do ręki i tak dalej, i tak dalej. Może się pojawić taka partia, prawda? I w tym momencie jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że na przykład taka partia prawicowa, naprawdę prawicowa partia, która się pojawi i która realnie zagrozi Prawu i Sprawiedliwości, na przykład zostanie publicznie oskarżona o faszyzm. I teraz tak, PiS może to zrobić bez problemu, tak? Ma swoje media, ma swoją prokuraturę, za chwilę będą mieli bardzo duży wpływ na wymiar sądowniczy i w tym momencie, żeby nie było wątpliwości, ja nie bronię partii Razem, jeszcze raz mówię, to są ludzie, którzy moim zdaniem są tak bardzo oderwani od rzeczywistości, że uważają, że najbogatszy człowiek jest dlatego, najbogatsi ludzie dlatego są bogaci, bo są głupi i że będą płacić 75% podatku dochodowego i nie wyjadą z Polski, albo nie zostaną w Polsce, ale formalnie nie zmienią obywatelstwo czy cokolwiek innego, bo przynajmniej 25%, które ci zostaje, to jeszcze musisz zapłacić VAT i kilka innych podatków, nie? I partia Razem może sobie pierdzielić ile chce, że zniesie VAT, ale VAT-u nie zniesie, bo VAT wynika wprost z traktatów akcesyjnych do Unii Europejskiej. Część VAT-u, który płacisz, idzie wprost do Brukseli. Dlatego Unia Europejska w życiu się nie zgodzi na to, żebyśmy VAT znieśli. Także nie ma takiej opcji po prostu, nie? No, tyle. Nie mówiąc już... No, tak. Także oderwano od drzewa, co jesteś całkowicie. Ja po partii Razem płakał nie będę. Natomiast dla mnie byłby niebezpieczny precedens, że teraz, proszę bardzo, zdelegalizowana partia, prawda? Natomiast za chwilę mogą zdelegalizować partię, która... po której bym płakał. I ja jestem na tyle, uważam, człowiekiem światłym, i na tyle pozbawionym jakichś negatywnych emocji i chęci odwetu, że no uważam, że krzywdzenie nie innych nie jest w porządku. Tak po prostu, nie? Natomiast jakoś ideowo po prawej stronie też można sobie wyobrazić dużo bardziej dobrą prawicową partię. PiS ostatnio popełnia bardzo dużo błędów, bardzo dużo błędów. Może się okazać, że wcale wstawanie z kolan to nie jest to, co PiS robi, tylko cały czas klęczymy, tylko zmienił się
powiedzmy, bożek, do którego się modlimy. Wcześniej za platformę żeśmy klęczeli, wysługiwali się Niemcom, Unii Europejskiej, a być może teraz tak samo klęczymy, a może nawet jeszcze niżej, tylko pijemy pokłony przed dwoma innymi tworami. Także to też nie jest takie ostre. I teraz ktoś może założyć na przykład partię i powiedzieć: proszę bardzo, PiS tu robi to, bije pokłony, jest cały czas na kolanach, bla, 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 bla. I znowu oskarżenie o faszyzm i delegalizacja. I tego się boję, bo słuchajcie, żeby nie było wątpliwości, każdy, kto ogląda moje vlogi, to wie, że mnie do Nowoczesnej i do Platformy Obywatelskiej to w ogóle nie jest blisko. Uważam, że tak jak Schetyna określił sam swoją partię, że są partią obciachu, to w tym jednym przypadku się z nim zgadzam, przy czym uważam, że obciach to mało powiedziane. No, niemniej jednak to, że wykończą całkowicie opozycję i będą mieli monopol władzy, to jest okej, pod warunkiem, że oni robią okej rzeczy. A co jak przestaną robić okej rzeczy? No właśnie, także to jest wszystko bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Kolejna rzecz jest taka, że teraz wam zacytuję ten artykuł 13 Konstytucji. On stanowi, że zakazane jest istnienie, cytuję, partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Czy to pasuje do partii Razem? No, sugerowałbym bardzo mocno się zastanowić, bo co prawda, słuchajcie, i tutaj rzeczywiście rozumiem, że przynajmniej medialnie taką największą przesłanką jest kilka zdjęć pana Zandsberga, który jest jednym z liderów partii Razem. Tu warto postawić nawias i powiedzieć, że partia Razem formalnie, zdaje się, nie ma jednego lidera, tylko oni są taką dziwną partią, która ma kilku liderów. Natomiast pan Adrian Zandsberg jest uznawany powszechnie za ich lidera, ponieważ to on wypromował tą partię swoją drogą bardzo dobrze zagranym PR-owo występem na wieczorze wyborczym w wyborach 2015. No i tutaj, ponieważ on jest kojarzony jako lider, to w momencie, w którym w sieci jest jego zdjęcie, gdzie on występuje w koszulce z Marksem, no Marks, marksizm, przesłanki komunizmu, prawda? Także to, no, to jest jego zdjęcie. Drugie jego zdjęcie, które często pojawia się w internecie, znaczy tutaj jest koszulka z Marksem, prawda? No, wygląda na to, że przynajmniej w młodości facet tego Marksa lubił. Kolejne zdjęcie to jest na tle wizerunku Che Guevary. No wiadomo, że Che Guevara jest zbrodniarzem komunistycznym. Potem jest na tle flag anarcho-komunistycznych i anarcho-komuniści, no to są komuniści jednak, tak? No i na tle czerwonych sztandarów z sierpem i młotem. Są to takie cztery jego bardzo popularne zdjęcia. Nie będę ich tutaj wrzucał, bo w tym momencie złamałbym algorytm, tylko zasadę YouTube'a. No bo jak wrzucając zdjęcie, na których wygląda, że ktoś propaguje ustrój totalitarny, to jeszcze YouTube by uznał, że ja wrzucając te zdjęcia propaguję ustrój na totalitarny, mimo że oczywiście ja się z tym nie zgadzam, prawda? Natomiast tutaj to jest tak. Trzy z tych zdjęć, ja wrzucę je na nasz fanpage wideoprezentację, także wejdźcie sobie na nasz fanpage i zobaczcie. Trzy z tych zdjęć to są zdjęcia na zasadzie stoi na tle flag. Zawsze plecami. I teraz ja go nie bronię. To wcale... Inaczej, to nie jest... nie bronię faceta, bo jestem nawet przekonany, że on doskonale wiedział, na tle jakich flag stoi. Natomiast dopuszczam możliwość, że mógł nie wiedzieć, tak? Jest spęd ludzi, z tyłu głowy oczu nie masz, prawda? Na tej samej zasadzie to jak się uprzecie, to w internecie znajdziecie kilkaset moich zdjęć na tle logo Platformy Obywatelskiej. Czy to znaczy, że ja kiedykolwiek w życiu promowałem Platformę Obywatelską lub się z nią utożsamiałem? Nie. To znaczy, że chodziłem na ich manifestacje, żeby zrobić z nich reportaż. No i pasa ludzi zrobiło mi zdjęcie, no i w tle były różne rzeczy, nie? Tak samo prawdopodobnie znajdziecie moje zdjęcia na tle
masy innych rzeczy, tak? Nie mówiąc już o tym, że byłem w Parlamencie Europejskim kiedyś, więc znajdziecie moje zdjęcia w Parlamencie Europejskim. No, ta koszulka z Marksem wydaje się dużo bardziej taka, bym powiedział, pewna. No, niemniej jednak tutaj po pierwsze to, że ktoś 15 lat temu, bo widać, że tam jest dużo młodszy Zandberg, nawet gdyby kilkanaście lat temu propagował totalitaryzm w postaci marksizmu. To zdjęcie naprawdę wygląda strasznie, bo oni tam jakieś pięści, no wygląda to okropnie. To wcale nie znaczy, że robi to teraz. A poza tym, nawet jeżeli mają jednego z przywódców, do którego można by mieć jakieś zastrzeżenia, to wcale nie znaczy, że cała partia jest taka, która robi cokolwiek złego. Więc tutaj zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jestem bardzo ciekaw. Na pewno, gdyby to trafiło do sądu, jestem bardzo ciekaw. Bardzo ciekaw jestem rozstrzygnięcia. Natomiast moim... No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie warto też powiedzieć, że pan Zandberg publicznie powiedział, że jego zdaniem całe te działania prokuratury wobec partii Razem jest to odwet. I on twierdzi, że oczekuje natychmiastowego zaprzestania tej szopki oraz przeprosin. Rozumiem, od Prawa i Sprawiedliwości. No... No zobaczymy. Zobaczymy. Tyle, moi kochani. Żeby nie było wątpliwości, ja Zandbergowi w tym momencie nic nie zarzucam, to było... Wyraziłem się chyba bardzo jasno, oni też twierdzą, to chyba ta ich druga liderka stwierdziła, że to PiS się tak zachowuje, ponieważ oni są groźni dla PiS i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem oni są pożyteczni dla PiS, no ale jak już powiedziałem, według mojego skromnego mniemania partia Razem jest oderwana od rzeczywistości. Wygląda na to, że również w sferze bycia ci zagrożeniem dla kogokolwiek. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, pa pa. Oczywiście są zagrożeniem dla SLD. Pozdrawiam, pa pa.